Witam kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem z Czarem, Olą, Pedrem, Lizą. Dawaj, przywitaj mi się tak jak familia, gdzie wszyscy tak kochajmy. Może nie jednak. I dzisiaj gramy w grę Zgadniesz cenę, wygrywasz. Mamy aż 7 rund, bo jest 7 rzeczy w różnych przedziałach cenowych. Od małych do dużych. No to zaczynamy od razu, bez przedłużania. A wy zasubskrybujcie kanał, bo filmy są teraz 3 razy w tygodniu. I zalajkujcie, wiadomo, nie oglądajcie na czarno. Dobra, zaczynamy od pierwszej rzeczy. Uwaga, zamknijcie oczy. Kto będzie najbliżej, ten wygrywa tą rzecz. Uwaga, okay. 3, 2, 1. Co to jest? Może dotknąć? A w jakim sklepie było kupowane, można wiedzieć? Nie. Pepko 10 zł. O, jak zerknęła! Nie! O, jak Monia! Dobra. Same się dobra, ja mam. Jak ona będzie miała to samo co ja, to znaczy, że podglądała. To typowa rzecz w sklepie po 4 zł. 3, 4. A ja mam 12. Ja mam 9,50. A ty 11. Ja zapomniałem, że inflacja była. Uwaga, uwaga, kosztowało to 8 zł równe. Czyli ktoś... Czyli ja najmniej jest! Super, będę podlewał kwiatki. Wygrało za te pieniądze. Tak, no. Punkt dla Pedra. Dobra. Dziękuję, dziękuję. A można wymienić kolor w razie co? Nie. Runda druga. Proszę otworzyć oczy. O, to na kawę, okay. Ja wiem. No dokładnej ceny, no, okej, okay. Ale to mi by się przydało. Ale to też ważne, jaka marka. Dobra, ja mam. Ja wiem, ile to kosztuje na chińskiej stronie, więc myślę, że to tam nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że na pewno nie więcej niż dychy. My już takie mamy, więc w sumie nam niepotrzebne, prawda, kochasz? No. To rzuć. Dobra, coś takiego wiesz. Stup. Uwaga, kto dziś będzie pienił mleko w domu? 3, 4. 29 zł, Ola, oszalała? O, i od razu powiem tak. O nie. Bardzo przesadzone, bardzo przesadzone. Pomiędzy wami. A wy macie tyle samo. Ej, to ty skopiowałeś. Nie, ja pierwszy pokazałem. Ja pierwszy napisałam. Ale ja pierwszy pokazałem. Ale my wszyscy to robiliśmy w jednym czasie. Ale ja o pół sekundy szybszy byłem. Proszę, tutaj powtórka. Pół sekundy szybszy byłem. Czyli wy będziecie musieli grać tym samym sumą. Uwaga, kosztowało 10,99. To no jest takie tanie? Nie miałam pojęcia. Tak coś czułem, że powyżej dwóch tych lipa. No a ja bym się tak dalej. Do trzech czy do jednego? Do jednego. Na pewno chcesz to? Ale wy już takie macie. To sam dobra. Powiedziałeś. Dobra, no to daj. 3, 4. Baj. Specjalnie dałem papier, żeby nie było. Nieprawda, teraz powiem wam tylko tyle, super rzecz. Będziecie zadowoleni. Coś ciężkie, ja poczułam. Czy to jest jakaś gra planszowa? 3, 4! O kurde, ja wiem! Ej, ja przysięgam, że patrzyłem ostatnio na tą grę i chyba wiem, ile to kosztuje. Ja chciałem ostatnio kupić katan osadnicy i mi wyskoczyło to, bo to też się nazywa osadnicy i kojarzę cenę. Kurde! A ja teraz mam z Maćkiem fazę na gry planszowe. Jak wygram, to się ucieszę. No dobra. Ja muszę tyle. Ja muszę napisać tak, żeby nikt nie widział na pewno. Dobra. Liza, więc tym razem proszę, nie podglądaj, dobra? Dobra. 3, 4! Nie gadaj, że to kosztuje stówkę. Cena to 154,99. Yeah. Ola, prosimy, żebyś nas zaprosiła na tą grę. Oczywiście, że zaproszę. Gratuluję. Runda 4, tak? Już? Takie sudycze? Otwieramy. Okej, okay, ja już wiem. Dobra, tak. A gdzie kupowałaś? Otwierajcie. Jak jakim sklepie kupowałaś? Co to? Michałki! Nie, to jest gram. Kilogram to jest. Ogromna paka. A proszę. Ja kurde po prostu peczynałem buźkę i tak. Ona ma. Jak to się mówi? Czy taką. Mimikę. No, mimikę twarzy taką. A może ona blefuje po prostu, Liza, nie daj się nabrać. Nie, no, co ty tam napisałaś, tak szczerze? Ta pierwsza cyfra, to ja nie wiem. 8. Aha. 3, 4. Liza napisała, że 50 zł. Ile? A ile to kilogram cukierek? Uwaga! 24,90! Co? Nie! Dwa punkty dla Oli. Kurde, ale to jest kilogram cukierek. Jak on może tak tanio kupić? Szczerze, mogę wam z nami się podzielić. Kilogram, nie? No. Powiem tak, Pedruś, wygraj to dla mnie, proszę. Uwaga! Co tam będzie? A nie można było... A ty? Też zobaczyłem, że zamknąłeś. Co to jest? Matka, dobra. Czy to jest to, na czym był pająk? Tak. O, metka jest, metka jest. Zbiłam cenę, kochana. Ja strzelam. Pierwszy strzał najlepszy. Mój marker nie chce pisać już. Ja obstawiam 20 euro. A czemu tak przy was piszę? Można w innych walutach też obstawiać? Można będzie przeliczać? Uwaga! 3, 4... 69 zł? Tak. Co to za dziwna liczba, Ola? A taką sobie strzeliłam. Co? Pedro wygrał? Ja nic nie wygram, tak? Ja się cieszyłam za ciebie, bo ty wygrałaś! A!
Piżama kosztowała 90 zł. Ile? Bardzo ja blisko byłem, ale najbliżej dotychczas. Dobra, cofam, jednak tu jest mega drogo. 100 zł za parę materiału i coś takiego badziwnego. Uwaga! Już można? Dobra. Bidon by mi się przydał taki. Ja od razu daję, nawet nie kminie, nie? Przydałby mi się taki. Coś powiem, tylko to jest zarąbiste, bo możecie, patrzcie, przyczepić sobie to tutaj, możecie dać sobie herbatkę i możecie z tego pić jak z takiego kubka, nie? Że, w sensie jak z butelki, że tak. A ile takie coś kosztuje? Wiesz co? Już ci mówię. Na pewno sobie to przyczepię, tak, i tak będę chodzić. Na rower to się ciepia chyba. Nie mam roweru. Na wszystko. No ja jestem gotowy. Ja też. 3, 4. Pam! Termosik jest mój. Nieprawda. O kuźba. 72 zł? No termosy są drogie takie termiczne. No, przynajmniej takie porządne są drogie. Pedro, przesadziłeś, ty to tym bardziej. Boże, jak chcesz coś wygrać! Pewnie Liza wygrała znowu. Cicho, kochać, bo mi przerywasz. Kosztowało to 56,89! Czekaj, czyli ty masz 26, a ja mam bliżej. Ale to nie może tak być, że Ola już drugą nagrodę. Oddam wam. Trzecią? A my nic nie mamy, stary. Miałeś coś już? Nie. Ja przyjdę okupiona z tego odcinka. Może trzeba cięście do sklepu wchodzić, żeby cenić. No, Ola ja chodzę, bo ja jestem, ja uwielbiam, ja wiem, czy wy też tak macie, ale ja uwielbiam, jak jestem w Lidlu, albo gdzieś chodzi po tych regałach, jak są takie gadżety do domu. Dobra, teraz ostatnia runda i stwierdziliśmy, że zapiszecie najpierw ceny i później dopiero przyniosę rzecz. A jakąś chociaż podpowiedź, z jakiej kategorii to jest? Kategoria. Nie. Dom? Tak. Ja już piszę cenę. Ja przesadzam, ale jak wygram, to będzie tusnie. Zamknijcie oczy. Zamykamy. Uwaga, uwaga. Jestem ciekawa teraz. Kurde, czuję, że mogę zmienić cenę. Otwórzcie. Co jest? A tam są. Nie. Co to jest? Wiatr? To jest ten, parownica. Fajnie. Dobra, wykonamy cenę, bo jestem ciekawy. Tak, jestem ciekawy. Nie cili za telefon. Kurde, czemu? Ja chciałabym to. Pedro, ja też bym chciała, jesteś taki słaby. On dał 45 zł na ostatnią. Dałeś. Proszę, nie, jak co kończy, co, proszę. I zapewne wygrała, tak? Dobra, uwaga! W ostatniej rundzie wygrała Liza! Liza teraz już zawsze będzie miała wypracowane ciuchy, proszę. No, powiem wam, jak kosztowało. 139 zł. Ej, kurde! No. Ale ty oszalałeś. No bo ja oszalałam, ja uznałam, że dobra, poszalejmy. Dam komuś innemu wygrać. No ja bym się teraz szczerze wkurzył, jakbyś wygrała to. Musisz jedną rzecz oddać na cele charytatywne. Mogę ci dać, co chcesz. Cel charytatywny, ja właśnie ostatnio kiepsko z funduszami na jedzenie, więc takie Michałki by mi się przydały. No dobra, mogę dać panu Michałku, potem będę dostawać faktury za ten. Ja bym chciała coś powiedzieć na koniec odcinka, ponieważ jestem jednym z największych przegranych, bo ty chociaż miałeś paprykę w nożyce. A chciałem powiedzieć, że wcale tak nie jest, ponieważ miałem czas spędzić tutaj okazję z najlepszymi ludźmi na świecie. Dziękujemy ci, dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy siedzieć z czarą NBA przy jednym stole. No, naprawdę. A ja chcę powiedzieć, że szkoda, że mi nic nie wygrałeś nawet. Szkoda, że mi nic nie powiedziałaś. Ja uważam, że każdy z nas jest zwycięzcą. Wygrał królika. A no tak! On wygrał! Mam królika, tak! Liza, chcesz się zamienić? Nie. Nie chcesz tego królika? Za grę planszową. Nie, planszówka zostaje u mnie. No to nie, to ja nie chcę jednak się wymieniać. Dobra, słuchajcie, kochani, dziękujemy wam za ten odcinek. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich. Na pewno chcą, trzymajcie się.